tych ekstremalnych atrakcji to taki parasol z deszczem. Rozkładam sobie ręcznik, zrelaksujemy się. Super muzyczka. Tyki, nie mam szapki. No. I tutaj masz zielone. Masz identyfikator. Tak, zielone pokazuje ci, że są wolne. Jesteśmy w Poddębicach. Ile jeszcze nam zostało? Dwie minuty. 2 minuty do celu. Zobaczymy, gdzie są te termy. Akurat jesteśmy, przejeżdżamy przez Poddębice, no to jak nie będzie dużo ludzi. No, znaczy my mamy nadzieję właśnie, że w Poddębicach będzie mniej ludzi niż w Bunijowie, bo nie jest to miejsce tak rozreklamowane. A jak będzie, no to zobaczycie. Nie wiem, czy dużo nie ma, tam jest duży parking. Aha, bo ja tutaj patrzyłam pod tym kątem, to ten. No myślę, że aż nie aż tak jak w Unijowie, nie? Nie wiem, jaki ten obiekt jest duży. Ale jak byliśmy w termach tych chochołów, chochołowskie termy, no to tam to w ogóle, no to widzieliście, nie? Jak na Słowację jechaliśmy tam. To były 3 godziny w kolejce. Odechciewa się nam, rezygnujemy. Mija się to z celem. Tamto... Było bardzo dużo ludzi. No ale to była co, majówka? Nie, wakacje to były. Nie, no są nawet wolne miejsca. No nie wiem gdzie. No tutaj jest jedno po prawo miejsce. Staniemy. Ja... Uwielbiam ją. Ona tu jest. Rozbierasz się, idziemy? No na basen się rozbieram, nie? A ty nie? W ciuchach będziesz? Popatrzy się. Udało się zaparkować. Parking się wydaje dość duży. Tam jest prawdopodobnie wejście. Tak, kierunek termy Poddębickie. Siłownia. Taka no tam jakiś budynek. Ty, może tam noclegi są jakieś, myślę, nie? Bo balkony. Tak, z balizeczką sobie pomyka. No, no właśnie. A ty patrzyłaś wejściówki w ogóle? Ile ten to kosztuje? 37 zł, tylko nie wiem, czy to było w tygodniu, za godzinę, czy... Czy w weekend? Doczytałam, że honorują kartę Multisport, także zobaczymy. Masz taką? No mam taką, więc jakby się udało, to już w ogóle byłoby fajnie. Ty byś tylko zapłacił. Zobacz ty, tu jest napisane temperatura w miejscu z ujęcia 72 stopnie. Czyli musi być składzana do basenu. A w basenach 30, to tak jak w tych jak na Słowacji, w tym Lwowie. No. I obiekt stosowany do osób niepełnosprawnych. To jest fajne. To dobrze. Jaki to spokój. Nie no, 37, zobacz, tu masz cennik. Strefa basenowa 37. A jak cena sauny? A no to jak ty chcesz, no to sobie wybierz z saunami. A masz ten Multisport z saunami? Mam, na fali mam. No ale tu nie wiesz, no to no się to zapytasz. Nie wiem, zobaczymy. Worki tu się bierze? No. Podasz buty, no, i kapeczki. Tu idziesz się zapytać o tą kartę Multisport? Tak. No dobra, no to idziemy kupić te bilety. Chyba ty. No ja kamerę trzymam, wiesz? Problem jest wtedy. Tym się koduje prawdopodobnie szafkę, wiesz? Możliwe. Masz tak. Jest. Nie mam szafki, mam szafkę, tak? Tyknij, nie mam szafki. No. I tutaj masz zielone. Masz identyfikator. Tak, zielone pokazuje ci, że są wolne. Czyli nie? Musisz. No to wybierzmy sobie to obok siebie mniej więcej. Widzisz. A nie, wybierz szafkę. No. Nie, najpierw trzeba wybrać. Wybrać. Czyli tą wybieram. Tak, i teraz zbliżyć. No i kliknij otwórz szafkę teraz. A554. No i teraz otwórz sobie tą. 554. No jeszcze teraz znajdź. A gdzie ona? Tutaj, 554. Tu. No i co? Za późno, nie? Jeszcze raz. Aha. Przyłóż teraz, przyłóż tylko. Dobra. Brawo ty. Witaj Monia na basenie. No witam. Takie pierwsze małe, wrażenie, odczucie małe, ale tak w miarę spokojnie. Ale na zewnątrz jest jeszcze. No to chodzi, idziemy. No idziemy od razu. Cieplutka. Ile stopni? 33? 33 jest tu pomieszczenie. Aha. A tam macie bar. Można sobie tam też kupić jakieś obiady, burgery, jakieś tam takie fast foody. I płacicie tym tą bransoletką. Później, tak, przykładacie, a później w kasie wam później doliczą. Rozwitają.
I na górze jeszcze jest jakaś kawiarnia. Chodźcie, chodźcie, odpoczywa. Oj, to jest fajne. Na zewnątrz chłodno, chociaż dzisiaj to i tak jest ciepło. A tu ciepełko. Nie lepsze od morsowania. Nie, i to jest dobre, nie? Cię posuń trochę. Taki duży teren to nie jest, nie? Co? Duży teren to nie jest. Nie jest. Nie ma tutaj takich zbytecznych zjeżdżalni czy coś, tylko po prostu. Bo nie jowie większe to wszystko. Ale mi osobiście to bardziej pasuje. Dobra, to jest wszystko fajnie, tylko mokro jest. Mokro ci? Mokro. To dobrze. Cały czas szczepuje. A zanurkujesz? Nie. Nurku. I co? Lecz, i tak zamknę oczy i zatnę za... Ale zobaczysz, ja cię nagram jak nurkujesz. Zobaczysz siebie jak nurkujesz. Aha. Do nosa mi się zalało. No to idziesz tam skakać? No później. Z tych ekstremalnych atrakcji to taki parasol z deszczem. Ej, bo zamoczysz kamerę. Już za późno. A. Nie miałem odwagi wziąć tutaj Exyn 4, wziąłem GoPro 8. Muszę iść do szafki, wziąć ręcznik i pójdę sobie na saunę. Na saunę? To pokażesz widzom coś? Sauny? No jak się da, nie? Bo to jak ktoś będzie na golasa, no to nie. Sauny. Ojej. Zobaczcie. Ręcznik jest, mam. Także łaźnia parowa. Tutaj po saunie możecie sobie z wiaderka zrobić zimny prysznic. Tutaj dla osób niepełnosprawnych również super zrobione. Wejdziemy do sauny. Sauna infrared z koloroterapią. Wow, super. Rozkładam sobie ręcznik, zrelaksujemy się. Super muzyczka. Fajnie. O właśnie, jest też alarm, gdyby się coś stało, to i leżymy. Wdech, wydech i odpoczywamy. Powiem wam, że rewelacyjnie jest tak sobie poleżeć. Wyciszyć się. Idziemy teraz do drugiej sauny. Wchodzimy do łaźni parowej z aromaterapią. W łaźni parowej przebywamy bez ręcznika. Ręcznik zostaje tutaj, a my sobie wchodzimy. Powiem wam, że można tutaj pooddychać, jak są zatkane zatoki. O, ale gorąco, jak się usiadło. Nie wiem, czy coś widać, wezmę was, odparuję, chociaż będzie trudno w parowej, ale mam nadzieję, że poczujecie tą aromaterapię i smak tego, czego możecie tutaj doświadczyć, odpocząć. Zobaczcie, jest niedziela, nikogo nie ma w saunie, naprawdę komfortowo. Jeśli ktoś lubi właśnie tak spędzić wolny czas, zregenerować się. Teraz wchodzimy do sauny fińskiej z koloroterapią. Zobaczcie, też nikogo nie ma. Przekręcamy, nie wiem, czy będziecie sobie widzieć czas. 5 minut, 10, 15. Koloroterapia, muzyczka. Tutaj temperatura chyba jest od 50 do... Zaraz jeszcze sprawdzimy, ile stopni jest w tej saunie. Od 70 stopni do 120. Ale zobaczcie, jaka jest duża. Patrzcie. I nikogo nie ma. Jest niedziela, wyobraźcie to sobie. U niej jest bardzo rozreklamowany. I niech tak będzie. A te podnębice niech zostaną właśnie dla osób takich, którzy cenią sobie spokój. Tutaj mamy, wow, termometry. O. No i cóż, kolejny raz ja tutaj sobie poodpoczywam.
sauna infrared z koloroterapią i tutaj mamy temperaturę 50 stopni, wilgotność 50. Łaźnia parowa z aromaterapią 40-50 stopni, wilgotność 40-100%. Tutaj sauna fińska z koloroterapią, temperatura 70-120 stopni i 10% wilgotności. W środku 34,6. Nikogo nie ma, po prostu miejsce na pełen relaks. Wracamy teraz, ja już sobie pobyłam w tych trzech saunach. Wzięłam prysznic, wracam na strefę basenową do Piotrusia. Piotruś sobie właśnie kupił tylko wejściówkę na basen. Ja, że korzystałam z karty Multisport, mam to jakby w pakiecie, te sauny, także bardzo fajnie też, jak macie, to możecie skorzystać sobie tutaj, jest honorowana. Jest jeszcze góra, jeśli chodzi o sauny, ale tam już jest ich 7 u góry, wchodzimy bez ubrania. Więc no nie będę tam zabierać was. Jeśli będziecie, no to jest taka możliwość, taka przestrzeń. Nie chcę stawiać w niekomfortowe. Dużo rzeczy można pokazać, ale są pewne granice. Także tak informacyjnie dla was u góry. 7 saun i wchodzimy tylko z ręczniczkiem. Jak tam na tych saunach? Czad, nikogo nie było. Tak? No. O. Także kurde jest tak, wiesz, no... Tak intymnie, ty mnie, ja ciebie, nie? Co, na dole są 3 sauny, ale to już właśnie mówiłam widzom, nie? No tak. No i u góry 7, ale tam już wchodzisz bez stroju kąpielowego, bez tylko ręcznika. No nie no, zostawmy trochę dla widza tajemniczości, nie? Niech przyjedzie, niech sam sprawdzi, się przekona, jak tam u góry jest. Czy zamykasz, to zasnąć można. Twój blask mnie oślepia. Tak, tak. Tam jeszcze z tyłu, no nie będę pokazywał, tam dzieciaki są, tam jest taki mały brodziki dla dzieci. No i co, jedno jacuzzi to jest, maksymalnie 7 osób może tu siedzieć. Ile czasu mamy? Brak dopłaty. Poza 47 minut. A, bo ja mam dłużej, tak. Nie? 17. Indian burger. Czytaj. Są lody. Czytaj, bo ja nie mam okularów. Aha. No to co, burger średnio w cenie od 49 zł, jakieś 44. A obiady domowe? Obiady domowe, zupa dnia 16 zł, kotlet kawowy 23, sałatka 35-34, nuggetsy 21. Aha, bo to jest za kotlet kawowy 23, a dodatki oddzielnie, nie? Czyli frytki 12, ziemniaki opiekane 8. Dziecięcy burger 25. Ty, piwa też są, zobacz. No drinki, no piwo. Drinki, piwa. Drinki średnio 20. Ale dobre piwo mają czeskie, Kolbe i Litovela mają. No pół litrowe mówimy ceny, nie? 14, to jest spoko cena jak na takie miejsce. Dobre ceny, gofie z cukrem, pudrem 10%, witą śmietaną 15%. Normalne ceny jak w restauracjach, a może nawet niższe, nieprzesadzone. Pizza 23. Zimnoci? Ale zobacz, co tutaj jeszcze jest. A, tutaj są letnie baseny jeszcze. No właśnie. O, tu kawał terenu jest jeszcze. Tylko, że latem to działa, tak? Tu jeszcze zjeżdżanie dla dzieciaków i tak dalej. To fajna jest przestrzeń taka rekreacyjna. Tam pewnie też tam jakieś prysznice fontanny, jakieś są. A tutaj zjeżdżanie jest ten. Dla dzieciaków takie małe baseny. Taki park dla dzieciaków wodny. Plac zabaw. Dobra, skakujący wody, bo zimno. Normalnie jakbyś zamorsował, nie? Się no, czujesz. Jak na morsach, no rzeczywiście. Ja pierdolę, panie. Fajny teren, podoba mi się to. Rwąca rzeka, niech nas porywa z prądem? Tak, to jest rwąca rzeka. Uważaj. Fajnie, gdzie? Musisz pływać, bo jest duża wyporność, nie? No ty masz dużą wyporność. No też. Ja już nie mam, bo skudłem. No właśnie, nie masz bębenka, nie masz wyporności. Nie chciałem. No a ty się śmiałeś. No bo przy samej ścianie jest mocno, nie? To jest tak, że kurde jaja. Wiem. Nie ma jaj, to ważne, że... O, jest coś takiego. Idziemy? Dawaj. To teraz musimy rozbujać, żeby były fale. No chyba tak, no. Mm.
w kapuście. Daj spokój, panie. 7 minut pozostało. 10 technicznego. Na przebranie? Tak. Do mnie pan tu z kamerą wyjeżdża. Dobra, chyba kończymy tą wizytę. Chyba ty, ja jeszcze zostaję, mam czas dłużej o pół godziny. No to ty zostań. No. A ja idę sobie yerbę zrobić. Także jeśli się podobało, łapka w górę, subskrypcja. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy. Bajo. Bajo. To ja wyszedłem z term. Czas na yerbę. Rano już sobie zalałem jedną porcję. Teraz doleję sobie z termosu. Polecam tą yerbę. Kurusi. Taka nazwa. Miętowa yerba. Także żegnamy przy pięknym zachodzie słońca termy pod Dębice. I co, Piotrusiu? Oby szczęśliwie do domu wrócić, prawda? Tak jest. Zapraszają ponownie. Nie widać. Tak. Wypoczęliśmy. Jak wrażenia? Skręć w lewo. Bardzo mi się podobało. Jestem taki no, wygrzany, tak mi wszystko bolało, a wymasowany. Teraz wymasowany, wygrzany. Byłem taki zgęziały dzisiaj, a tak się wygrzałem w tej ciepłej wodzie. Skręć w lewo. Dobra, no dobra. Dobra sprawa. Także jeśli się podobało, to bardzo miło. Do zobaczenia, do następnego miłego. O właśnie, tutaj nie zginiecie. Są wskazówki, gdzie skręcić, gdzie termy. Podębice nie są duże, także... Teraz każdy na nawigacji jeździ, to wiesz. To nie to, co za moich czasów, palce po mapie.